Wyglądam ostatnio jak dzieciaczek, nie? Bo tak schudłem, więc moje śniadanie to jest właśnie pizza. Ale zobaczcie, tam jest prawdziwy kucharz. Zobacz, prawdziwy kucharz. W dzisiejszym filmie będziemy, słuchajcie, jak psychopatę zjeździli na rowkach przez cały dzień. I oprócz tego dzisiejszego filmu mamy w sumie do nagrania jeszcze dwa, łącznie trzy. I Krzychu właśnie przygotowuje pudełko pod jeden film, kolejny, więc te filmy będziecie widzieć jutro i pojutrze. No a dzisiaj subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk, nie ominie was żaden filmik. No i co? Na sam początek, patec mi kradnie pizzę drugą. Ej, ale umowa była taka, że tylko jeden kawałek bierzesz. Nie no, ten, daj, please, głodny jest. No bierz. Mam chorą córkę. Dobra, ja biorę jeszcze też sobie jeden. Lecimy do sklepu, bo chłopaki nie mają rolek, więc na razie nie mamy rolek. I musimy kupić rolki. Ja jeżdżę dobrze na roleczkach, a Krzychu kiedyś też mówiłeś, że jeździłeś, nie? Tak, ale to było, wiesz, tak, nie hobbystycznie, tak rekreacyjnie i to tak może za dwa razy w życiu być. Karol, ja mam pytanie, czy pojedziemy do skateparku jakiegoś? Możemy na skatepark pojechać, no. O kurde, patrzcie, skończył. Jedziemy do sklepu, tylko właśnie zastanawiam się, czy ja już mam założyć rolki, jak myślisz, palec, czy nie? Myślę, że będzie to uczciwe, bo ty już tak, możesz... ja już mogę, wy jeszcze nie możecie to... No to idę założyć rolki, nie? A przepraszam, kto będzie prowadził samochód? No właśnie. No. Cały dzień w rolkach, no to w rolkach muszę prowadzić, nie? Ja je kupiłem w odcinku, jak musieliśmy wydać określoną ilość pieniędzy i od tej pory serio nawet nie miałem okazji sobie na nich pojeździć, więc się cieszę dzisiaj, że będę mógł to zrobić. Swoją drogą stawiajcie łapy w górę, bo może zrobimy na przykład odcinek, gdzie cała ekipa będzie na rolkach. To by było mocne, więc musicie dużo łap w górę zostawić. No co najmniej 100 tysięcy, to pomyślimy wtedy. Ej, patec! Zawiążesz mi sznurówki, bo ja nie umiem! Wydaje mi się, że łatwiej by było, gdybyś ściągnął buta, ściągnął rolkę jeszcze. Tak mi się wydaje. W sumie no dosyć to jest możliwe, ale to byłoby znów zbyt proste, panec. Tak, nie można sobie tak upraszać życia, nie? Tak. Ty Krzychu jeździłeś w rolkę? Stary, to było 10 lat temu. Tak, ej, tak samo jak ja. Chociaż ja byłem na łyżbach, kurczę, pieczone 2 lata temu. Też. Na wrotkach byłeś, na wrotkach, na tym, ekiparty. Czemu ty tu w buta wszedłeś? Proszę? Czemu ty tu w buta? No bo Karol nie potrzebował szybko, tak? Michael. Ej, Michael to jest szuka zaczepki. Ty byłeś takim, wiesz, w klasie, w podstawówce, czy gdzie tam doszedłeś najdalej? To tam zawsze pewnie podwalałeś kolegów, nie? Byłeś takim najgorszym snitchem, tak? Żebeni. Także moi drodzy, zaczynamy. W sensie ja zaczynam, chłopaki zaraz zaczną. Pokażę wam od razu, jak się wchodzi po schodach na rolkę. Run. Jak mieszkałem na trzecim piętrze, to się naschodziłem na rolkach po schodach, więc... więc ogarniam. Gonisz. Papa, pa, pa, pa. Ale dobra, dobra. Koniec, już. Już się teraz zmęczyłem, dawno nie jeździłem, ale kocham jeździć na rolkach, naprawdę. Zawsze masz taką zajawkę z dzieciństwa, że tutaj wracasz, to mówisz, Jezu, jakie to jest piękne. Słyszałem, Majka, że wczoraj wujaszek cię skubał z hajsów. Właśnie nie, wyszedłem na plusie. Słuchajcie, Michael gra FIFA normalnie bardzo, bardzo dużo, musicie sobie to wyobrazić bardzo dużo. I wujek Łukasz wczoraj grał swój czwarty mecz w życiu i wygrał z Michaelem. Właściwie to trzeci, bo ze mną zagrał dwa. Po raz pierwszy był błąd w FIFA, serio, był błąd w FIFA, strzelił się gol, zaczęli od środka i się nie zaliczył ten bramka, serio, to był bóg w FIFA. Sprawdźmy, czy to jest w ogóle wykonalne. Ej, nie wiem przypadkiem, czy nie chcę jechać z nimi. Patrz, to co ty, zobacz. Dobrze się jedzie. Ej, to będzie dosyć trudne, nie? Nie dosięgam do kierownicy w ogóle. Jeździ się mega dziwnie, nie? Mega dziwnie. Dobra, wychodzimy! Czekaj, bo to nie jest takie proste. Jakby się mogło wydawać. Dobra, jestem. No i git, patrz i co? Tak strasznie było? No nie. Nawet nie zauważyłem. No to co, panowie? Ostatnie wasze chwile w budkach. Będzie ciekawe. Najpierw musimy kupić ochraniacze i kask. Bo... boisz się o swoją pupkę. Może tak. Wyglądają niesamowicie. Sprawdźcie przede wszystkim, czy są wygodne, bo będziecie w nich cały dzień, więc to jest ważne. O, dobra, to będzie piękne. Dobra, te są piękne. Ma prostu spółki. Spółki, nie? 4. No, widzisz, to dobrze. Możemy iść, ale wydaje mi się, że jednej rzeczy brakuje, nie? Kasku takiego. Nie. Kruzowego. Wydaje mi się, że jednej rzeczy brakuje, panowie, teraz... Musicie mi powiedzieć, gdzie moja rzecz jest. Jaka rzecz? Co? No nie, no dawać mojego buta. Serio? Jeden nie zobaczyłem.
Gdzie jest? No, w świetniku pewnie. Nie ma w kosu? No, widać kto się we. Ej, ale paski, no dobrze, paski, dawaj, ty, dawaj, dawaj, 180, dawaj. O nie. Ej, paski, zle... Jeden masz już, tak? No. No to... Zimno. Zimno, lodowato, lodowato, zimno, ciepło, tak delikatnie. O, troszkę cieplej, troszkę cieplej, troszkę. Zaczyna grzać. Chłopie, jest gorąco, gorąco. Ja się po prostu jest tu ogień, jest ogień po prostu. Ogień, lawa, lawa. Jest ogień, o, tak źle. Oj, zimno. Oj, zimniej. Oj, cieplej, cieplej, ogień. Jest ogień, jest ogień. Po prostu parzy, mega gorąco. Nie wierzę. Jak ty tego nie widzisz, Patecki? Dlaczego ty tego nie widzisz? Nie pan grupa. Tak. No Patecki, no nie. To jest nieprawda. Trolujesz. Ej, nie przysięgam. Nie trolowałem. Przysięgam, nie trolowałem, przysięgam. Jest to najlepsze. Stoisz tu przed butem i tak. Ja myślałem, że on jest gdzieś. Ja myślałem, że on jest gdzieś zaskowany, czy nie wiem, tutaj patrzymy. Te buty nawet ci wziąłem na twoich oczach, co nie? Ej, chłopaki, poczekajcie trochę! Jeszcze nie umiem jeździć. Ej, Krzysztof, nie oszukuj, siadaj na ziemi. Tak. O, są. Mój plan na dzisiaj to jest nauczyć się iść na rolkach. Karol, to jest twoje zadanie. Masz nas nauczyć iść na rolkach. Dobra. To jest jezdnia w ogóle. Mogę skoordynować ruch? Krzysztof, pięknie. Dobra, więc moi drodzy, mimo że troszkę się spóźniliśmy, bo jest 13 już, ale zaczynamy challenge. Cały dzień na rolkach. Odepchnę się jedną nogą, powiedzmy, że się... O, odepchnę się. To nie umiem przełożyć drugiej. Ale tutaj się ciężko jeździ. Dobra. Chcesz opalić świecę? Dobra, pójdę. Nie miał tam sam. Jestem szybszy niż następca. Prawa noga mi już tak boli, że ja nie wiem jak ja wytrzymam całki. Nie wytrzymam. No i jesteśmy w domku. Krzychu też dojechał, zobacz. Wjeżdża, wjeżdża pięknie. A te chwilę. Czemu tak, Patecki? No dobra, to już się wygubiam, ale wiesz, ciężko mi jest. Patrzę, zmieniaj jakoś. Tą blokujesz? Dom dajesz? I pyk. O, patrz, patrz, patrz na Krzyna, Patec, patrz. Zobacz Krzyna, Pateski, też pojedzie. No daj radę, zaatakował, zaatakował. Ej, no i git. Jak kończy to? Pa! Pół roku temu kupiliśmy tutaj w domu ekipy bramki takie małe, Krzysztof, pamiętasz? Tak, no. Nigdy ich nie rozpakowaliśmy. No. Dziś jest ten dzień. Dziś stawiamy bramki, bierzemy miotły i gramy w hokeja miotłowego. Dobra. Jeden na jeden, turniej. Taka będzie git, nie? No, taka idealna. Zarąbiste! Jezu, zarąbiste! Dobra panowie, teraz sprawdzimy mecz o 5 stóp. To cię wam pokażę. No widać. Byłem kiedyś mistrzem gry w unihokeja w podstawówce. Serio? No. Dobra, zaczynamy? Kolego? No, dobra. Dobra. O! Dawaj, Patel! Dawaj! Ej, ale... To jest gracz dalej, gracz dalej. Jeden! Nie! Chyba taki! Nie! Jeszcze chciał brać! Chciał brać! No, to mu dawaj, bo nie ma... Jak to nie ma... I dalej jest bez gola jednego. Jest 1-0. O! Krzychu! Nie mogę skoordynować ruchu wymachania miotłą i jasny na rolę. Dałem ci chory, teraz już gram na serio. Dobra. O! Ale go przeszedł ładnie! Spokojnie! Spokojnie! Patecki, 2-0, wygrywasz. Więc Patecki, jak teraz wygrasz ze mną, to 5 stóp na twoje konto.
Ja będę sędzią. Dobrze! Tak, nie tutaj wodzi, wodzi za nos. Co? O! O! Dobra! Mogę to strzelić? Nie! Jest! 1-1, decydujący gol. Czy to pot, czy to moje łzy? Szyba, może jakieś salto w rolkach. Na trawie mógłbyś spróbować. Ale save. No i gij, da czy da się. Patecki to jest ten mokry. A ja w ogóle, bo wiesz, wujaczek, oni jeżdżą. To są ich początki, więc oni muszą wszystkie mięśnie napinać, żeby złapać koordynację, nie? No, zagrać. Bańkę, może ze mną zagrać? O stuleczkę, no. No mogę zagrać. No to dawaj, ja w rolkach. O nie, żeby mi z tego nie poszło. Kurwa! To jest bardziej męczące niż się wydaje. Zadanie wykonane, lecimy. Dobra, może na farcie wygrałem. Dostawa kawy. Powinien mieć taką tacę, na której mógłbym to zanieść, ale nie mam. O, to bańki lokaj. Bym się nie zatrzymał po prostu. Ej, ale są chyba... Tylko w domu ekipy. Są chyba takie rekreacje. Cześć, a ty nie na ten? A ty nie na... Ja już jestem gotowy. I lecimy, no to lecimy. Z drugim odcinkiem. To lecimy. Co, chcecie nagrywać? Tak, teraz w ogóle będziemy nagrywali drugi odcinek i w nim jest szansa, że ktoś wpadnie do basenu, więc uznaliśmy, że bez sensu jakbyśmy mieli wpadać w rolkach, bo później nas bardzo obetrą, więc na czas samego skoku, jeśli ktoś będzie, to po prostu zdejmie rolki, ale w trakcie odcinka będziemy je mieli dalej, więc taki mały wyjątek. Dawaj, musisz się rozpędzić, Krzychu. Dobra. No, czekaj. Patrzek, gdzie on wyhamuje? Jutro będzie ten filmik na kanale, także zobaczcie Pateckiego. Dzisiaj wam w sumie możemy pokazać to, jak przygotowujemy się pod niego. No bo wiadomo, wszystko jest na rolkach. Na sam początek paróweczki trzeba ugotować, tylko mała ilość wody. Tutaj jest nasze pudło, które robiliśmy rano. Tutaj systemem podświetlenia, pięknym. Pięknie to działa, pięknie. I tutaj zakrycie lampki, żeby nie było tak brzydko. Tutaj są przyszykowane rzeczy, które będą dzisiaj do picia. Patecki, chodź, przenosimy stół. Teraz jest ten moment? Teraz jest ten moment. Mówiłem wcześniej poza kamerą właśnie do Kuby, że śmieszne będzie noszenie czegoś na rolkach. Teraz to sprawdźmy. On jest naprawdę ciężki. My go mam tam, dobra, na dobra. Czekaj, ja pójdę tyłem. Ej, o kurde. Ty mnie ciągniesz. Ja po prostu jadę i to jest dobry deal. Serio? No. Dobra, podnosimy. To nie jest łatwe, wbijam się w ziemię. A dla mnie to jest mega łatwe, ja po prostu jestem ciągnięty przez Karola. No to chodź, pomóż! Ile stopni, Krzychu? 15. 15? O, prawie, prawie. Zawitałem tutaj do pokoju swojego, ponieważ muszę przebrać skarpetki. Strasznie mnie obcierają, lewa rolka mnie obciera. Muszę je na chwilę ściągnąć, mam nadzieję, że to nie jest jakieś tam przekroczenie zasad. On tylko na chwilkę. A, zobacz to. A jak obciera. Plan jest taki, że teraz idziemy na skatepark. O, ale wygodnie teraz, mega. Patrz, długa skarpeta i jest stosik, bo mnie obcierały fest. Czyli ściągnąłeś? No to przegrałeś, kolego. Proszę, sędziu, koniec. Jaka Barbie. Uratowała mi życie. Widzicie? Film pod tytułem Jak Ola Nowak uratowała Michaelowi życie. Patrzcie, umiem jeździć tu. Czekaj, póki jeszcze dziewczyny są, trzeba się popisać szybko. Nauczył się jednego triku, od razu pokazuje. Został mój wół. Ej, poczekaj, złapię się za spoiler i ty pojedziesz, dobra? Ja też tak chcę. Ale stos, lecimy. Dawaj szybciej, co ty? Dawaj, dawaj, jesteś... Nie, dawaj, 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 nie! Dawaj, trąba! Nie! Dawaj, 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 dawaj! Ogień, 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 ogień!
Nie, nie, dawaj, 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 dawaj. Jak się wyjebałem! Oto! Oto! Ale to było najgorsze, bo ty trąba zahamowałeś, a ja poleciałem do przodu i prawie w lusterko ci wjechałem. No bo zobaczyłem go, chłopie, jak w lusterko, jak się wypierdolę. Ej, jak przyspieszyłeś, to mnie oderwało od tego i zostałem gdzieś z tyłu. Co ty wjechałeś? No właśnie, liście i w tą studzienkę, wydaje mi się. Zobaczymy na powtórce. Zobaczymy. Ale nic nie jest, patec? Nie, git. Jezu, gęgle. Tam studzienka była! To ta studzienka! Ja cię kręcę! Jak masz koszulkę z piorunkiem, moją piękną. Właśnie chcieliśmy, potrzebowaliśmy jakiejś szmatki, no. Do, wiesz, żeby tak wyjść na takiego biudłaku najgorszego. Chcesz ze mną pić? Chcesz ze mną pić? Chcesz ze mną pić? Nie, nie, nie. Wychodzimy! Guys! Ja w ogóle zmieniam rolki teraz. Ja się uczę skręcać i hamować. No właśnie. Bo odpychać się w miarę jakoś umiem. O, a te w ogóle wezmę ze sobą roleczki, bo... Wracać, kurde, nie wrócę już w tych. Nie dam rady. No, za małe są, serio. Skoczyłem w nich 3 razy do basenu, nic nie jeżdżą już, no. Trochę lepiej jeździły. Jakiego triku cię nauczy najpierw? Ale tu dawno nie byłem. Ej, ja chcę taki trik. Taki przejazd, taki dookoła. Chciałbym sobie taki trik, żeby się pojawiłem ochraniacz na całym moim ciele. Umiesz taki trik zrobić? No, podejdziemy tu. I podjeżdżasz sobie, nogą do przodu. Daleko noga do przodu, dalej, dalej, dalej. O, no i stop. Pana to. Pa! Musisz nogę... Tak samo, identycznie. Identycznie w ogóle. Dawaj, Krzyku. Za wolno jadę. Nie dojedzie. Ja wiem. Patrz na to, głowie, patrz na ten trik. Większy rozpęd, patrz, dawaj. Dobrze! Nie wiem, na ziemię się. Te moje rolki są takie stare, że jak na przykład tutaj wskoczę, to nawet nie pojadę. Stąd, jak stąd zjadę, to mi się należy jakaś skubi chrupka. Noga do przodu, noga do przodu! I w dół! Wszystko boli. Widzisz, patec? Dobrze. Pa! Wariat. Ej, to było dobre. Dawaj. Bo to jest trudne, ale sprawia ci przyjemność, jak jakaś głupota ci wyjdzie, nie? Zamieniam rolki i lecimy już do domu ekipy chyba, co? No, bo chyba, że coś zjeść. Tak, ja bym coś zjeść. O, może... Dawaj do maczka, pójdziemy. Normalnie na maczka wjeżdżamy w roleczkach, zmienione. Jedziemy w takim razie na jedzonko. Podjechaliśmy pod restaurację pod żółtymi łukami. Teraz już czuję już zmęczenie. Dzień dobry! Dzień dobry. I to jest najgorsze, nie wykrywacie czujnik i... Siema. O, siema! Janko, poproszę... Okej, okay, zgadza się? Tak jest. 58-40. Już podjeżdżamy. Masz widzę. Ej, to pan, jesteśmy tutaj w tym maczku praktycznie na każdym głupim challenge'u. Oni nas tu już uwielbiają w ogóle. Aleksiu! Wow, co? Ja mówiłem, że to jest mocne, bo on potrafi. On to zrobił na skateparku jeszcze, chłopie, jak to było 3 razy trudniejsze niż teraz. Ej, Krzyku, naprawdę, po tym jednym dniu ty chyba będziesz skaterem rolkowym, pa! Ej, dawaj, robimy taką scenkę. Ja będę odbierał, stanę tak trochę dalej, a ty przejedziesz przede mną, albo ja przejadę przed tobą. Ja poproszę? Ty odbieraj, a ja przejadę, co to mi zabiera? Dobra, proszę. Słuchajcie na policję, no. Dobra, zjemy jednego.
O nie! Dobra, patycki, podzielimy się. Coś smacznego. My musimy posprzątać sobie po sobie. Nie wyszedł prank. Prank na McDonald's. Nie, coś? Nie, to głupotę zrobiliśmy. Nie, to... No, dobra, jaja sobie robiliśmy. Ale jesteście głodni czy nie? No jesteśmy, ale w sensie mogę zapłacić. Nie, nie zapłacić, tylko co chcecie? Nie, no bez jaj, nie będziemy za darmo, bo to jakby... No nie, no to jest normalne. Bardzo. Mogę zapłacić, naprawdę, za kolejne faktycznie. No nie, ale co chcecie? Fryteczki czy chcesz jeszcze? No bataty, bo już kanapkę to ja już sobie jem, burgerka to już idę. Nie, nie. No, ale to ja zapłacę tą bataty. Nie, ale to chcecie jedne bataty czy dwa razy? Raz. Jedne zjemy, bo tam jeszcze trochę zostało. O, jest, jedne i będzie się. No to nie, no to możemy dwa razy. Ale pani jest strasznie miła w ogóle. Ale to jest normalne, ja nie wiem czemu się dziwicie. No może... Takich ludzi trzeba, serio. Tak, taka jest miła, no my wygupiliśmy się. To najmilsza pani. No serio. To i... To, a mogę zapłacić? Nie, nie trzeba. Ale ja chcę zapłacić. Smacznego, nie mam tutaj kasy. Na razie jest. Dziękujemy, ale jest pani najlepsza na świecie. Jezu, jaka miła pani. Dobra, posprzątaliśmy. Pani się trafiła tak miła, że serio, zrobiła ta pani dzień. No, piękny badecki, już po ciebie przyszli. Trzy, trzy, trzy. Pan, jedź pan. Wow. Naprawdę się nauczyliście w jeden dzień jeździć. No. Ej, patecki, jak wy dobrze jeździcie? Jak chcesz się nauczyć jeździć, załóż rolki na cały dzień i umiesz. Tak. Uczy pan i robię pan. Tak. Dobrze, fest dobrze. Tak też można, zobacz, zobacz, zobacz to. Na szybciej niż tak nie jadę, już nie mam siły, serio. Całkowicie jestem wypompowany. Aj, ale ja też, mnie bolą mi plecy, nogi i w ogóle czuję się jakbym cały dzień trenował. Tutaj zobaczcie, przygotowane już wszystko jest pod nagrywanie Mafii, bo za dwa dni od tego filmu prawdopodobnie właśnie ten odcinek z Mafii wleci i będziemy tam też w rolkach, no bo wiecie, no challenge, tak, to challenge. No co, my pewnie zbieramy się za ogarnianie tu wszystkiego i widzimy się po odcinku z Mafią. Moi drodzy, zobaczcie, dalej jesteśmy w rolkach, w ogóle 21:21 w tym momencie. I co, ściągamy rolki? Proszę, to jest moje marzenie. Jest mi fest gorąco, mam obtartą jeszcze stopę i bolą mnie nogi. Jestem cały spocony. Jak my to zdejmiemy, to będzie taka bomba. Koniec? Cały dzień w rolkach? Kończymy? Kończymy, nie? Jezu, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, ta noga mnie szczególnie boli. Ja pierdzielę. Ej, a mnie ale nawet... Pietrze. Mnie palce bolą przednie, nie wiem. Was nie? Palce przednie. Nie, to może za mały w takim razie patec, nie? Jak chcecie więcej odcinków z rolkami, mamy pewien pomysł, zostawiajcie łapy w górę oczywiście. Subskrybujcie też kanał, czerwony przycisk na moim palcu, musi być szary, wtedy jesteście na bieżąco i widzimy się jutro. Udało nam się! Do jutra, trzymajcie się, na razie!